Dzień dobry, cześć, witajcie. Z tej strony Danielo. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym zagramy sobie Gruxem na offlane'ie. Bez wątpienia jest to jedna z lepszych postaci, którą można na offlane'ie bardzo zgrabnie zagrać na tym offlane'ie. Będziemy walczyć naprzeciwko hrabiny. Co z jednej strony nie jest zbyt dobre. Aczkolwiek jeżeli dobrze to rozegramy, no to mamy szansę na to, żeby tą hrabinę tutaj skutecznie pokonywać. Myślę, że możemy tutaj nawet przygotować sobie jakieś itemki pod magiczną obronę. I bo ten miecz będzie tutaj dla Gruxa odpowiedni. Dobra, tutaj pierwsze minuty będą na pewno spokojniejsze. A my nie chcemy tutaj, żeby hrabina nas Dobra. Nie chcemy, żeby tutaj hrabina się za bardzo rozpędzała, moim zdaniem. Co jest dziwne. Nie wiem, czy tak samo było w Paragonie, ale nie wydaje mi się. Przynajmniej sobie nie przypominam, że umiejętności nie oddziałowują minionki, po prostu nie reagują. Nie wiem, czy to jest zamierzony efekt. Ojej, ta fala będzie nas tutaj kąsała, ale nie szkodzi. Wydaje mi się, że umiejętności również... To się jak zostaliśmy uderzeni umiejętnościami przez przeciwnika. Dobra. Kontekska nie będzie już taka odważna za chwilę. No dobra, przydałoby się w sumie cofnąć do bazy. Nie mamy many, chyba że tutaj będzie rzecz, no, dostępna. Nie ma. Dobra, cofamy się do bazy. W takim układzie. O kurczę, wieża zniszczyła kogoś. Dobra, na razie idziemy w ten item. Aha, to naszą kolarkę. Naszego junglera. To trochę szarpnęło. No, Gruxa będziemy sobie robić troszeczkę podkryta. On finalnie i tak będzie miał dużo życia. Wiadomo, atak speed. Na pewno będzie na propsie. Na razie nie będziemy się dawali obijać tym minionkom. Ajajaj. Taka jesteś cwana. O, tak myślałem. Tak właśnie myślałem. Koleżanko.
Właśnie myślałem, koleżanko, że ty nie będziesz taka cwana za momencik, jak tylko dostaniesz w łeb. No dziwne, bo Kanteska nie zareagowała na to w zupełności. Dobra, za chwilę nie będziecie już tacy cwani, jak będę już miał ulta. I będę miał manę, oczywiście. Ult to nie wszystko. Trzeba mieć też manę. Ona nie bije tej zielonej, nie bije. No. No zapraszam, zapraszam na wieżę. No dobra, ale to już nie pozostawia nic innego jak powrót do bazy. Dobra, na razie skończymy sobie ten item. Później pójdziemy w jakiegoś krytyka. Prawdopodobnie zrobię ten pancerz. O, tutaj bardzo dobrze. Prawdopodobnie tutaj pójdę w ten pancerz magiczny. Z Kanteską tutaj na pewno nie będzie łatwo. Trzeba zrobić tutaj buffa. No chodź, 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 chodź. Dobra. Dobra, chyba co? Chyba weźmiemy sobie Dasha, czy tam Smash and Grab. Trzeba okiem rzucić. Zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ona już tam się nastawia na mnie. No prawie. No ale skutecznie ją stąd wygoniliśmy. Dobra. Dobra. Udało się ją wykończyć. I cofniemy się do bazy. Akurat będzie nas stać nas itemka. Itemek o nazwie Bonesaw. Bonesaw. Czyli kościana piła. No i dobra, co my tutaj weźmiemy? Chyba Feniksa weźmiemy. Feniks jest bardzo przydatny. I... o kurczę, to tutaj dużo kosztuje, ale dobra. Pójdziemy w Magical Armor. To może się przydać. No i co, Feniks, czyli ten item.
powoduje, że mamy dodatkowy skill, taki jak miał Grainstone kiedyś. Czyli po prostu, jeżeli musimy go aktywować przed śmiercią, nie dzieje się to automatycznie. Musimy to aktywować przed śmiercią. W momencie, kiedy to robimy, przez 15 sekund, jeżeli zginiemy, znaczy oni tutaj w dwójkę zaraz się na mnie nie wezmą. No, i widzicie. Można dwóch naraz nawet. Dość przyjemnie zabić. Dobra, cofniemy się do bazy. No i Feniks. Feniks powoduje, że w momencie, kiedy nas zabiją, wracamy do żywych. Wracamy do żywych i mamy 40% swojego maksymalnego życia. Oczywiście w miejscu, w którym naciśniemy aktywowanie tego Feniksa, to do tego miejsca się cofniemy. Często przeciwnicy czekają po prostu na to, aż się cofniemy, a często to ratuje tyłek. No dobra, chyba go nie ma sensu gonić. Ale widzicie, jak przyjemnie się gra tutaj Gruksem. Trzeba się tu wrócić. Oj, narbasz, narbasz. Drągal. To przydałoby się tych wrogów trochę poharatać, moim zdaniem. Wszyscy się czają na tego Fangtoofa. To raczej uspokoić. Na pewno nie doprowadzi do tego, żeby ta prawa strona tutaj zaczęła być atakowana. O, ale nie trafione. Dobra, i trzeba iść teraz na ten środek. Pomóc tutaj co nieco. 13 sekund.
No dobra. Uniknęliśmy śmierci. Dobra, więcej krytyka, więcej siły. Na pewno teraz będziemy większą rzeź mogli robić. Myślę, że to z całą pewnością. Tak mało się nie boi. Nie, gdzie on zniknął? Teleportował się. No nic, no ale osiągnął to, co chciał. Chciał zniszczyć wieżę, zniszczył wieżę. Dobra, ult gotowy. Dobij tą kantę, zdobij ją. Do środka nikt nie broni. Środka i lewej linii nikt nie broni, no. Jeszcze co? Chyba będą robili za chwilę. Będą robili Feng Tufa. Nie ten przycisk. Cholerka. No i właśnie, dobrze, dobrze to wyrobią. Wykorzystują sytuację, bo tak naprawdę nie bronimy swoich wież. Nie bronimy swoich wież. I są one nam niszczone. Dobra, pójdziemy w tą stronę teraz. No niestety tutaj mamy... winowajcę tego całego zamieszania. Trzeba się cofnąć. Przydałoby się trochę lifesteala może. Zobaczymy. Czy będzie nam to potrzebne? Na ten moment jest git. Chociaż lifesteal. Może niekoniecznie. Ten narwarz bardzo dużą robotę robi, moim zdaniem. Bardzo dużo robi. Bardzo dużo robi. No cholera. Narwarz bardzo dobrze gra.
Moim zdaniem. To jest topowy zawodnik. No ja bym to spróbował może. Ja użyję na to ultaż. No nie wierzę, no. No i jeszcze ten gnój to wziął. Dobra, tutaj trzeba iść po tego lifestyla jednak. Wszyscy przeszli na prawą stronę. Gideon mądrze został u nich. Piękna miazga. W sumie mogłem użyć Feniksa. Nie wiem czemu w sumie tego nie zrobiłem. Lewa strona będzie obijana zaraz. Fuck, nie nacisnąłem. Nie nacisnąłem Feniksa znowu. Żeby wam to zademonstrować, ale dobra, zginęło dwie osoby, wziąłem ze sobą. No nic, no ciężki mecz będzie. Ciężki mecz będzie, bo dobrze nas robią. Trąga, dobry wynik. Pęknęło, poza tym, że tam u mnie ginął z mojej ręki, to i tak bardzo dobry wynik ma. Może czuć się pewny. No tutaj może Hrabina i Gideon nie robią jakichś wielkich wyników. Ale za to no, nasi też nie robią i to jest, tu jest duży problem. Tu i w sumie tu. Niestety. Dobra, ulcik gotowy. No i widzicie, to jest to. My idziemy na środek, a oni sprytnie... O shit.
Tak się rozpędziłem, że już nie wiem, gdzie ja jestem. No dobrze, 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 dobrze. No i konteska na milimetrze życia. W końcu ją dopadła. Dobra, idziemy na Fangtufa, faktycznie. Teraz jest ta szansa, bo ich odepchnęliśmy. No nic, no przeciwnicy sprytnie grają. Grają sprytnie. Nie grają może jakoś wybitnie dobrze, mocno. Ale grają na pewno sprytnie. Widzą, że atak przeprowadzamy, nie wiem, środkiem, prawą linią, a oni sobie cisną lewą stronę. No pod tym względem tutaj myślę, że zasługują na pewno na uznanie. Dobra, my sobie pójdziemy teraz w że siła plus kryt z penetracją większą. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Na pewno szybciej przeciwnicy będą schodzić, a to jest zawsze in plus. Dobra, zużyłem. Pira. You get to pump it up. Dobra, lecimy. Mam większy speedzik. Dobra, ale trzeba bronić naszych wież. W zasadzie inhibitorów. Dobra, Feng Mao, idę cię zjeść. Jesteś mój. Ajajaj, widzieliście co jak z nim zrobiłem? Nawet bez ulta zjadłem mu pół życia. Bez ulti. No i Kalari tam poszła, pocisnęła, ale nic z tego nie będzie. I znowu będzie 1-9. Mogę być jasnowidzem. No to jest niestety błędna gra tego zawodnika, tego gracza. Countess. No nic, no ten damage tutaj co ja robię to już jest fajne. Oni nie robią przypadkiem Prima? No nie robią. No idą na lewą linię. No niestety, no nie mamy tutaj dużego zgrania w naszym teamie. Tak mało tu jest. No ale ucieka drań, dobra. Trzeba się cofnąć, niestety. Więcej krytyka, więcej krytyka.
Oj, narbasz, chyba nie udało mu się cofnąć. Dobra, mamy 3000 życia, to nie jest mało. Nie wiem w zasadzie co tu się wydarzyło, tak szczerze. No i Kalari, no kurde, gankuje wchodząc w czterech, no przecież to nie ma szans. Beznadziejna gra. Dobrze, że ten ult mój się stosunkowo szybko odświeża. Dobra, posiedzimy tutaj trochę z Nerbaszem, żeby życie trochę się tutaj dobrało. Nie wiem, co tak Kantest tam próbuje. Dobrze. Dobra, no i teraz w sumie powinniśmy to cisnąć. Kantest tam się będzie musiała cofnąć. Dobra, ten inhibitor musimy tutaj zniszczyć, nie ma innej opcji. Dobra, niestety trzeba się cofnąć. Ale dobrze, dobrze, no przynajmniej to był już jakiś game changer. O kurde, ile mam szmalu w ogóle. No ale po tym szaleństwie, co tutaj wykonałem, to masakra. Dobra, na pewno trzeba skończyć ten przedmiot. Nie wiem, czy nie pójść w jakieś żyćko. Ile mam tego życia? Czekajcie, co tutaj by się przydało? Oni mają drągo, który jest tak średnio moim zdaniem wyposażony. Ale dobra, co my tu mamy z takich rzeczy? Chyba w to pójdę. Chyba będzie rozsądne. Dla kostki potrzebujemy 1800. No dobra, jesteśmy rozpędzeni. 13 kili. O kurde, jaki damage. Ale damage. Dobra, trzeba iść na tą prawą stronę. Ojej, 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 ojej. No dobra, to, że Kalary zginęła, to mnie wcale nie dziwi specjalnie.
Dobra, panie Narbasz. Nie ma co. W sensie, ja mogę. Tu zaraz zostaniemy zgankowani i to jest też duży problem. Jeszcze inhibitory nam atakują, minionki. Dobra, trzeba się wrócić. No miota nim jak szatan. Miota nim jak szatan. Trzeba cisnąć to. Dobra, idę na środek pomóc. No to trzeba zrobić kolejny game changer, tak żeby ich pozabijać. I żeby nie mieli argumentu. Możemy im dawać argumentów. Chociaż ten pancerz chyba wydaje się być lepszy od tego, co mam obecnie. To jest bardziej taki do ataku z pancerz. Chyba z tego skorzystam. No nic, gra się stała bardzo wyrównana. Ale niestety smutne jest to, że Kalarię nam nie pomaga. I to... To powoduje, że ten mecz jest wyrównany. Gdyby ta Kalarię grała dobrze, byśmy już dawno wygrali ten mecz, tak sądzę. Oni teraz robią, chociaż Prima nie robią. Mogą robić Fengtufa. O cholera. Drongo, zapraszam. Zapraszam do tanga. Zapraszam. Szaleństwo.
Istne szaleństwo. Niestety szkoda, że tych linii nie mamy mocniej popchniętych. Może Prime? Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy dam radę w ogóle. Aha. 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 Dobra, może jakiś przedmiot zastępujący mi ten item. Jest więcej wszystkiego, mniej życia. Dobra, spróbujemy z tym itemem. Aha, to już nie spróbujemy. No nic, moi drodzy. Mam nadzieję, że mecz i film wam się podobał, ponieważ 18 zabójstw mogliście zobaczyć na tym materiale. Grux, jak widzicie, jest bardzo silną postacią. Niestety tutaj Kalari, moim zdaniem, najbardziej zaszkodziła całej drużynie i przez co nie wygraliśmy tego meczu. No nic, w każdym razie lecimy dalej, a wam życzę miłego dzionka, wieczoru, nocy. Trzymajcie się, hej!